Cześć wszystkim, 21 września, na kolejnym dniu moich wypadów na grzyby. Nie wiem, czy pamiętacie to miejsce z tamtego roku. Szedłem po tej górce, tutaj filmik nagrywałem. Jako dzieciak tutaj przyjeżdżaliśmy saniami w zimie, pamiętam. Jeździliśmy kuńmi, znaczy na workach się tędy zjeżdżało. O, ja sobie jeżdżę takimi dróżkami, ale ja nie o tym, tutaj ktoś biwakował, jakiś szałas był, ale dobra, ktoś tam se był kiedyś, ale ja przyjechałem tutaj zobaczyć, czy są opieńki. No i tak obszedłem tę górkę, na górce nie było nic, ale wracałem, zerknąłem na starą karpę. No i co się okazuje, zobaczcie. Młode opieńki na starej karpie, czy przy starej karpie, trzeba będzie obejść dookoła, zobaczyć, czy są młode owocniki. Na razie nie widać. Także ja sobie zaraz wytnę, tylko wypiję piweczko, bo trochę mi się pić chce. Trochę się ociepliło, przestało wiać w lesie. No i dobra, będą jeszcze opieńki. Pasowałoby przejść tutaj jeszcze ten teren, chociaż obrzeżem, chociaż po brzegu, bo tak to sprawdzać teren. O, są opieńki młode, mało, ale coś jest. No i komarów do groma, małe opieńki. Ale to byłoby się tu zakręcić. Po tych karpach, o, tutaj ktoś chyba ciął. Tutaj ktoś chyba ciął. Zobaczył karpę, albo ktoś jadło. O, coś cięte było, ale sporo młodych zostało. O, ktoś tutaj trafił niestety. Ktoś trafił, piękne żniwo, opieńki. Nic, może uda mi się jeszcze też coś znaleźć. Położymy, popatrzymy na tych starych karpach. Dobra, szukamy dalej. Tu nie ma. Dobra. Przy drogach o tako ludzie jeżdżą i znajdują. Tu karpa, tam karpa i coś uda się nazbierać, a tu na razie nie widać. O, zobaczcie, tutaj coś mam. Co mamy? Opieńki na sośnie. No proszę. Małe to małe, ale są. O, wkoło sosny. Opieńki. Ja się tutaj pokręcę. Parę godzin sobie tu połażę. Specjalnie w to miejsce przyjechałem. Może uda coś się nazbierać po kimś. Może ten ktoś... może ten ktoś wszystkich nie wyzbierał. Oby nie. Dobra, ja idę tnę. Idziemy po koszyk. Jeszcze raz zwracam uwagę pieszym, tym, którzy chodzą na opieńki. No, tu młode zostawione podrostki, większe ktoś wywalił, wygląda jakby były cięte, rwane, nie wiadomo jakie, ale dobra, ktoś coś. O, tu jeszcze sporo młodych, coś się wybierze. Dobra, uważajcie na kleszcze, bo ja już miałem w tym roku chyba tu się przejrzeć. O, dobra, idziemy po koszyk. Fajne drogi, zobaczcie. Wszystko widać na kilometr. Uf. Oj, tylko tych kleszczy nie nanieść. Kurde, komary już zaczynają dokuczać. Wiatr trochę ustał, zrobiło się cieplej. I latają komary. Dobra, tniemy. O, przy okazji trafiły mi się takie pomarańczowe.
kozielarze malutki, o, sam raz do słoiczka, ten trochę większy, ale to jest jak jest, dobra, ja idę, trzymajcie się, do następnej części, hej.